Ok, witajcie, przed Wami update kolekcji z NES-a i zapraszam Was do obejrzenia krótkiego materiału. Od razu pierwsza gra, jaka nam się rzuciła w oczy, to Super Mario Bros. Na NES-a. Obowiązkowy tytuł dla każdego posiadacza NES-a. Jeszcze nie przeszedłem tej gry w pełni, tak na legalu, nie pomijając poziomów, ale do tego się spokojnie przyczynię. Famicomowy pinball, bardzo ciekawy. Z tej edycji Classics, jakieś tam series i tak dalej. Wychodziły one później, te gry na NES-a, w niższych cenach. No i standardowy pinballek od Nintendo, bardzo ciekawy. Doktor Mario, kapsułki, wirusy i tak dalej. Pamiętam na Pegasusie, jak moja siostra grała i bałem się ich osobiście, tych wirusów. Chyba się przeszła tą grę, natomiast ja jej nie zrobiłem do tej pory, no bo dla mnie ona za trudna po 10-13 poziomie i już miałem dosyć. Road Blasters, bardzo fajna gierka od Mindscape. Nie wiem, czy jeszcze nie od kogoś innego, nie wiem, chyba Tengen. O, tak jak mówiłem w poprzednim gdzieś tam materiale. Pamiętam, na Pegasusa miałem później tą grę, bardzo fajna taka samochodówka strzelana. Tak jak widać, mniej więcej można to sobie wyobrazić. Snake Rattle and Roll, bardzo fajna gra o wężach. Taka izometryczna, łapiemy kulki. Jak chcecie zobaczyć gameplay, zapraszam Was tutaj. Tu wszystko zostanie mniej więcej objaśnione. Gdyby nie było Mario, to by nie było Super Mario Bros. 3. Bardzo, bardzo interesujący, bardzo sprzedający się tytuł na NES-a. Bardzo fajny. Szkoda tylko, że nie ma save'ów, ale też bardzo, bardzo świetny tytuł. Polecam zobaczyć oryginał. Te wszystkie na SNES-a edycje nie są w stanie pokazać tego, co NES naprawdę potrafi, więc dobra. Marble Madness, bardzo fajne kuleczki. Też w izometrycznym rzucie mamy też tą grę na inne platformy, także no, można sobie wypróbować każdą z nich. Bardzo fajny tytuł. McDonald's Land, inaczej w Ameryce McKids, powiedzmy taki rip-off Super Mario Bros. 3, silnik gry podobny, założenia też podobne, tylko że w świecie McDonalda wybieramy albo tego chłopaka, albo takiego, żebyśmy nimi kierowali i po prostu przechodzimy sobie poziomy, zbierając karty, odblokowując nowe poziomy i tak dalej. Po prostu totalne, powiedzmy, podobieństwo do Super Mario Bros. 3. Słynne Żółwie Ninja, pierwsza część, bardzo trudne. Z pomijaniem poziomów dotarliśmy do jakiegoś tam ostatniego poziomu, ale tak na legalu to jeszcze nie udało mi się tego zrobić, ale co do tego, spokojnie się za to wezmę. Musi być Diesel, The Fantastic Adventures of Dizzy, ta chyba niebieska wersja? Niebieska wersja, tak? Ta łatwiejsza, ta lepsza, Basia przeszła ten tytuł, ja jeszcze nie, ale będę się do tego przymierzał. Jestem po prostu zdumiony tym, jak Basia dużo pamięta z tej gry, a Basia dawno temu grała, więc no, pełen podziw. I ostatni tytuł, bardzo podstawowy, ale bardzo fajny, Golf na NES-a. Przypominam sobie tą grę za czasów naszego pierwszego Pegasusa. Jak byłem mały, to pamiętam właśnie tą trawę, te dźwięki, w ogóle te wszystkie plansze, więc dla mnie to jest coś niesamowitego, nie? Dobra, taki krótki film, spróbuję zrobić to, żeby nie było też przedłużania i oczywiście mam jedną taką, jedne takie etui i jedne takie bez loga Nintendo. Także ja Was bardzo pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym update'cie, będę już pomału robił z pozostałych konsol.